Za nami promocja debiutanckiej płyty Roberta Fursa, akordeonisty, pianisty, dyrygenta. Oczywiście ta płyta to jest muzyka klasyczna i częściowo też muzyka rozrywkowa, ale są to utwory znanych kompozytorów, cenionych. Płyta została wydana w ramach stypendium kulturalnego prezydenta Elbląga oraz stypendium Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Robert Furs w pracę nad płytą włożył całe swoje serce, a także poświęcił sporo zdrowia. W trakcie nagrań, właściwie dobrze, że pod sam koniec już nabawiłem się kontuzji i ręki. No to jest związane z tym, co widzimy. Ten instrument waży 15 kg i ćwiczenie na nim po parę godzin dziennie obciąża stawy, kręgosłup, wszystko. I w związku z tym, no już teraz wychodzę z tej kontuzji, więc myślę, że będzie wszystko dobrze. Muzyki już myśli o kolejnych wyzwaniach. W planach ma kolejny krążek, ale tym razem z własnymi kompozycjami.